Na początek chciałbym powiedzieć, że ten odcinek powstawał 2 tygodnie, więc docencie go łapką w górę. Bardzo was proszę. Dzisiaj Jacob i Pharrell zareagują na trailer karnetu bojowego sezonu 6 w Fortnite. Zapytacie jak to? Przecież to ogrom czasu. Tak jest, to jest ogrom czasu. Ale zapraszam was do odcinka, w którym zrobiłem karnet bojowy sezonu 6 trailer. A jeżeli chcesz taki battle pass na sezon 6 wygrać, to strzel łapeczkę w górę, komentarz oceną filmu oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. W filmie umieściłem kilka easter eggów, za wypisanie ich wszystkich również dostaniecie karnet. Piszcie kod drogalik95 w sklepie Fortnite, a ja zapraszam was już do samego oglądania. Aby zrozumieć mój trailer, trzeba po prostu znać historię sezonu 5, którą pokrótce wam wyjaśnię. Żyjemy w pętli, w której to agent Jones nie pozwala nam się wydostać. Wynajmuje najlepszych chłopców, zaczynając od Mando przez wszystkich chłopców, którzy pojawili się na przestrzeni sezonu 5, oraz sam zabezpiecza punkt zerowy przed sforsowaniem i wydostaniem się postaci z pętli. Ja dzisiaj w trailerze przełamuję impas i sprawiam, że agentowi nie udało się obronić w żaden sposób pętli, a łowcy zostali pokonani. Dzięki czemu po prostu cała siódemka mogła przedrzeć się przez punkt zerowy oraz zaatakować Jonesiego. Jonesy pod presją naporu siódemki i postaci wydostających się z pętli po prostu ucieka do pętli, do innego wymiaru, co daje nam oczywiście nową mapę, która będzie ujęta na trailerze. Agenci zajmują biuro Jonesiego oraz właśnie w tym momencie pojawia się nasz trailer. Witamy w siedzibie, jesteś nam bardzo potrzebny. Oto twoja kryjówka. Kup karnet bojowy, aby zrekrutować tą drużynę agentów. Pani Midas. Niesamowita geniuszka ze złotym akcentem. Przekonajcie się o jej sile. Miałśniak. Powrócił, aby pomścić kolegę z agencji. Może przyprawić was o kilka zadrapań. Przybył też jeden dosyć szybki i zwinny pomocnik, aby złapać agenta Jonesiego. Podoba się? Wyspa już jednak nie jest tym samym, co widzieliście wcześniej. Jones przeniósł cię chyba do najniebezpieczniejszego wymiaru. Ma swoich sprzymierzeńców. Czerwone punkty to obszary kontrolowane przez ekipę Jonesiego, a zielone to punkty kontrolowane przez naszych sojuszników. Znajdźcie Midasa, on na pewno zaopatrzy was w to, co potrzeba, ale jego położenie jest top secret. Znajduj dokumenty, które pozwolą wam uzyskać unikalne umiejętności. Oraz hakuj komputery, aby wskazać aktualną pozycję agenta. Za naszą łączność będzie odpowiadał agent Zero, który również będzie miał specjalne umiejętności. Stąpaj ostrożnie i do zobaczenia na polu bitwy. Siemano Kubuś, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Czego się spodziewasz, Kubuś, powiedz? Trailera chyba, tak? To jest karnet? Nie no, czekaj, trailer czy karnet? Zbejtowałem cię. Stary, plik się nazywa trailer, co to za bę? Nieważne. Dobra, okej. Ja tylko pragnę zauważyć, że jestem zmuszany do nagrywania tego odcinka w ciężkich warunkach chorobowych. A Rogalik tak to wytnie z odcinka, więc po co ja to mówię? Dobra, lecę. Dobra, dawaj, leć. No, zaciało się i nic się nie dzieje. A mi nie leci. Co mi się dzieje? Nie. O, działa. O kurde. U mnie nie działa. Wiem, bejtujecie, dobra, lecę. Nie da się słuchać normalnie gościa. Oho. Witamy w siedzibie, jesteś nam bardzo potrzebny. Ja? Oto twoja kryjówka. Ja to mogę stopować w trakcie? Aby zrekrutować tą drużynę agentów. Jestem bardzo potrzebny, coś nowego, ale czekaj. Babeczka Midasa, ona jest teraz tym, w sklepie, ona jest w ogóle fajna nawet, w sensie... No jest, jest. Taka... przekonująca, tylko ludzie mi też pisali, że trzeba jakieś zadania robić, że trzeba z VDOLZu dostać skam. Naruto? Tak. Wygląda jak Naruto. No, to jest Naruto. Fajny ten skin. Miałśniak w innym kolorku, to faktycznie tak Epic Games może tak zrobić. Oni tak lubią, że tutaj ten sam skinek, ale zmienimy kolor, więc to i dobrze zrobiłaś. Do kieszonki, cyk. O, po prawej też widzę, że to jest, ja go znam, to jest skin, który jest, ale to jest jakiś ładny, ale nie wiem co to jest. Ja wiem, bum bum, łuk. Tintina, o tak. Tak. Tak, dokładnie. Okay. Powinni mi płacić za to, że w takim coś chodził, ale cóż, no co to za skin jest, stary? Pani Midas, niesamowita geniuszka ze złotym akcentem. Przekonajcie się o jej sile. Przybył też jeden dosyć szybki i zwinny pomocnik, aby złapać agenta Jonesiego. A co to ten? Takie zamaskowane skiny kiedyś były, pamiętasz? W starszych wersjach Fortnite'a, nie? Czy taki znak zapytania miały? Tak, no pamiętam. No, było pamiętam. Coś takiego, no. No to właśnie tutaj jest taka, no można powiedzieć, tajemnica zachowana, wiesz o co chodzi, nie? Aha, a podasz mi przykład takiego skina? Na przykład przybysz. Okej, to rozumiem, dlaczego nie pamiętam. Wyspa już jednak nie jest tym samym, co widzieliście wcześniej. Jones przeniósł cię chyba do najniebezpieczniejszego wymiaru. To jest fajne. Ma swoich sprzymierzeńców. Czerwone punkty... Jones? Znajdźcie Midasa, on na pewno zaopatrzy was w to, co potrzeba, ale jego położenie jest top secret. Znajduj dokumenty...
ale jego położenie jest top secret. Jak nie było, jego położenie jest bardzo tajne, jego położenie jest top secret. Stary, jak to brzmi bardzo tajne, wytypij znaczy, w ogóle. Jego położenie jest tajne, jego położenie jest top secret. Jest ta Holmowa, jest Midas. Wskaż unikalne umiejętności oraz hakuj komputery, aby wskazać aktualną pozycję agenta. No fajne, za naszą komputery. Łączność będzie odpowiadał agent Zero, który również... Agent Zero to na prawda, ja już wiem skąd nickname. Zero tutaj jest stosownym określeniem, wszystko jasne. Będzie miał specjalne umiejętności. Stąpaj ostrożnie i do zobaczenia. Jakie umiejętności? Rozwin, no ja chcę wiedzieć coś więcej. Rozwin? Po prostu pasowało do narracji, okej? Okej, dobra, teraz rozumiem i to ma sens. Dobrze, dziękuję w takim razie. Stąpaj ostrożnie i do zobaczenia na polu bitwy. Nie no, stary. Fajne. Ja nie wiem, faktycznie wiesz, jakby ktoś mi powiedział, że to jest trailer, tylko by nie słyszał ciebie, no to... mógłbym się na to złapać, nie? Jedyne takie, co by mi chyba nie pasowało, wiadomo, no ty o tym chyba nie wiedziesz, jak tworzyłeś trailer, to że jest babeczka Midasa, która już jest i ten... Tak, bo to było wcześniej, ja się dzisiaj dowiedziałem, że ona weszła i było ciężko już to zmienić, wiesz, w jakikolwiek sposób. Fajne byłoby to, bo tak rozumiem przynajmniej ten trailer, że trochę wracamy do tego sezonu drugiego, rozdziału drugiego, tak, nie? Tak, agencja. No ale tak poza tym są nowe miejscówki, nowe bossy, może jakieś nowe mechaniki, jakieś komputery, kij wie co, moje dzikie węże, wszystko się dzieje, jest dużo ciekawych rzeczy, to jest plus, no. Ale no nie wiem, czy ktoś to może zauważyć, więc myślę, że mam to jest ten moment, kiedy youtuber powinien powiedzieć, zostaw ławkę góra, żeby Epic Games zauważyło. No. O! Epic Games zauważyło ten trailer i żeby dodało, pokciam widzowie, lecimy dur, ostro. Nie, zarąbista robota, zarąbista. Dzięki jeszcze stary. Dziękuję bardzo. I piona. Trzymajcie się, piona. Okej, okay. O, jakie logo na mnie idzie wielkie. Stop, pauza. Mogę sobie zapauzować, zobaczyć. Ale że Kitek jest farbowany, Naruto. Pani, a teraz jest szefową pani Midas. Tak, dokładnie. Ja jestem fanem Dragon Balla. Dragon Balla walista? Nie, no nie trafiłem w gusta. Nie podoba się. Łapka w dół. Dobra, spoko, no Naruto, no tam nie walczą żywioły, nie? Nie wiem, czy oglądałeś Naruto. Tak, żywiołami, no. Ja kojarzę, ale żadnego sezonu nie oglądałem, a Dragon Balla wszystkie po parę razy, więc... Stop. Puma i Midas, okej? Okay. John Jones. No, dobra. No. No. Dobra, przyznaj się, kto ci tekst pisał, bo sam nie jesteś... Naprawdę. Takim geniuszem, żeby na to wpaść. Naprawdę, stary, ja byłem voice aktorem, byłem tym modelarzem, montażystą, czyli wszystkim tu byłem. Jesteś jedno... osobową armią. Tak, jednoosobową firmą Epic Games Rogali Company. Fuzja nastąpiła i budżetu zabrakło. Sezon, premiera 2K30. Zabrakło budżetu. Jak ci się podoba, powiedz mi? Powiem tak, bardzo fajnie, pomysłowe. Nie wiem jak ty to robisz, ale fajne na razie generalnie pomysł, że pani Midas teraz przejmuje, bo ona go wykopała, czy on się po prostu zgubił na tej tratwie? Taka fabuła dosyć ciekawa i w sumie może i nawet realna, nie? Zobaczymy co Epic Games wymyśli. Co tam wymyślono sezon 6, nie? Dobra robota, nara. No, siema.